/redeko. www.redeko.pl. Reprezentacja, mimo braku kilku czołowych polskich zawodników, gra w kwalifikacjach bardzo dobrze, na pewno zasługuje na słowa uznania. Wielu jeszcze przed startem eliminacji złośliwie mówiło, że to drużyna B, że nie ma szans na przykład z Niemcami. Tymczasem nasi koszykarze z Robertem Skibniewskim jako pierwszym rozgrywającym spisują się bardzo dobrze. Wygrali właśnie 2 razy z Niemcami, do tego 2 razy pokonali Luksemburg. Rysą na drużynie narodowej jest porażka w Szwechat z Austrią. Austriacy wygrali rzutem w ostatniej sekundzie. Teraz nasi mają szansę udowodnić, że są zdecydowanie lepsi od swoich jutrzejszych rywali. Chyba nikt w to w naszym kraju nie wątpi. Do awansu na Eurobasket wystarczy jakakolwiek wygrana. Wystarczy być może też minimalna porażka, ale nikt nie ma wątpliwości, że ekipa Mike'a Taylora powinna pewnie zainkasować 2 punkty. Dla dolnośląskich kibiców to wyjątkowa okazja, by zobaczyć drużynę narodową. Na koszykarskim otwarciu w hali w Lubinie ma się zjawić komplet ponad 3,5 tysiąca kibiców. Początek meczu w środę o 20:00. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.